Mieliście kiedyś tak, że ktoś do was zapukał po szklankę mleka i jeszcze jedną szklankę cukru i tak mówisz, a kim pan jest? Kim pani jest? Po prostu nie znałeś tej osoby i to po prostu nie był twój sąsiad. I dzisiaj zagramy w That's Not My Neighbor, czyli gierka, która mega trenduje za granicą i ja nie wiem, dlaczego w Polsce tak mało osób na chwilę obecną ją nagrywa. Nie wiem, może jest słaba, ale wątpię. No jest naprawdę bardzo popularna za granicą i ja dzisiaj to sprawdzę. Naszym zadaniem będzie to, żeby nie wpuszczać tak zwanych doppelganger, oni się chyba nazywają... Doppelherz to jest taki, kuźwa, lek na serce, nie? Może lek, czy suplement diety, jak zwał, tak zwał. Mamy po prostu nie wpuszczać fejkowych sąsiadów do naszej kamienicy, bo my jesteśmy tutaj odpowiedzialni za wszystko, co dookoła. Jesteśmy po prostu takim recepcjonistą, którym, no ma ich nie wpuszczać, łapkę zostaw, dobra, koniec gadania. O, odliczanie jak 60 seconds do wybuchu, to mi się podoba. Ty już teraz zostaw łapeczkę w górę, ostatnia sekunda na subskrypcję tego kanału. O, obejrzyj krótki film od produkcji DDD, czyli Doppelganger Detection Department, czyli... Departament wykrywania klonów. Oglądasz ten film, ponieważ jesteś doormanem w twoim budynku, klucznikiem w Hogwarcie. Wszyscy wiedzą, że klony mają możliwość transformowania i przeradzania się w inne postacie. No, okej, niech będzie. Nie znam tego na co dzień. Są pewne rzeczy, po których możesz wykryć, że oni są jacyś tam wygenerowani przez AI, powiedzmy. Musisz się bardzo uważnie im przyjrzeć, czyli wszystkim tym sąsiadom, którzy będą przychodzić, będą chcieli wchodzić do tego budynku. Ale pamiętaj, żeby wypełniać swoją checklistę sąsiadami. O, czyli co, żeby nie było, że przychodzi po kilka razy, tak? Nie możesz pomylić ani jednego detalu, bo to może oznaczać śmierć dla twojego sąsiada. O nie, nie chcę, żeby tak się stało. To jest okno security, okej? Nie zapomnij obserwować go bardzo dokładnie i sprawdzania wszystkich rzeczy. Okej, no to tyle już wiemy. Po prawej stronie masz foldery z datą, którzy sąsiedzi, na których piętrach mieszkają. Okej, czyli tutaj prawdopodobnie będą po prostu piętra, na których możemy to wszystko sprawdzać. Tu możesz sprawdzać checklistę, która jest naprzeciwko ciebie, czyli checklista odpowiada za to prawdopodobnie, będzie pytanie do sąsiada, pytanie, lubisz Bigos? Tak, no i zaznaczasz, że lubi Bigos. Tutaj przychodzą dokumenty, które on daje, okej. Tutaj możesz podejmować decyzję, czy otwierasz mu drzwi, czy też nie, żeby go wpuścić do środka. Okej, to już jest jakaś informacja dla mnie, kolejna. Otherwise, jeżeli zobaczysz, że jest to doppelganger, czyli klon, no to możesz zadzwonić na pomoc 3312, wybierając taki numer. Nie wiem, jak to do końca działa. I tutaj tu jest Doppelganger Department Destructive. Nie pamiętam, jak oni się nazywali. I tutaj możemy wykonywać telefon do nich za pomocą numeru 3321, oczywiście. 3312. Nieważne. Bardzo twoja praca jest ważna. Wiem, że to nie jest po polsku, ale czytam bardzo szybko. Upewnij się, że robisz to dobrze. No i dobra. On się nazywa Henry. Wykonuj dobrze swoją pracę i nie daj się zadźgać przez Doppelgangera. Do małego Henry'ego. A, bądź małym Henrym, ale lepiej. Do małego Henry'ego, co? Dobra, zaczynamy rozrywkę. Łapeczkę zostaw, czy ja ci mówiłem? Dzień dobry i gratulujemy nowej pracy. Dzięki. No i fajnie, jest dynamicznie. Okej, tutaj mamy te piętra prawdopodobnie. No i co? I może... O, dobry wieczór. Good afternoon, wspaniały wąs. A ten wąs, no chyba nie muszę mówić, co robił i komu. Sąsiadkom pobliskim tam cząs normalnie w ich domach. Po kolei. Tutaj mamy coś takiego. O, alberski pitchman. Tak się powinien nazywać. Floor 01 i pomieszczenie 02 prawdopodobnie, bo rozumiem. Floor 01, pomieszczenie 02. Faktycznie tu mieszka. Alberski pitchman. ID number. A, czyli my musimy robić dobry research teraz. No i tak. 1465 1298 6354. Kto by to zapamiętał? Ja muszę. 1465 1298. 1465-1298-6354. Czy to jest jego ID? 6354. Tu się wszystko zgadza. Data urodzenia. Październik. Powiedzmy 10.10.74. 10 lat szybciej od mojej mamy, ale w ten sam dzień. Masz jakąś datę urodzenia. Ma mustaż. Ma zakręcony podbródek. Duży nos. Faktycznie ma duży nos. Big eyebrows i długa twarz. No nie no, kuźwa. To jest on. Nie ma o czym mówić. A ta kartka jeszcze o czym tutaj nam mówi? Jestem rezydentem tego budynku. Nazwisko się zgadza, wszystko się zgadza, ale nie ma jego cholipka daty urodzenia. Czy powinna być gdzieś jego data urodzenia tutaj? Widzę, że nie. Widzę, że nie. No i teraz tak, my mamy checklistę. Entry request. I czy jest na dzisiejszej liście? No tak. Więc zaznaczamy, że wszystko jest i można go spokojnie puścić dalej. No nie ma możliwości, że to był jakiś doppelganger, czyli jakiś klon prawdziwego Alberta Pitchmana, czy jak on się nazywał. Normalnie wpuszczamy gościa do siebie. O, dzień dobry panu. Znaczy... EJ! Nie z... Kuźwa, nie zamknąłem drzwi! A takiego gościa tu nie ma! Fatalnie! Wpuściłem jednego typa od razu.
Proszę pana, pana nie ma w ogóle na dzisiejszej liście. Zmarałem od razu. Wpuściłem jakiegoś chama normalnie do środka ze spuchniętym nosem. Teraz problem jest taki, że on mnie zadźga na sam koniec, a nie teraz. Więc no to jest duży problem. No ale dobra, pana tutaj nie ma na entry request niestety. Także, no, co mogę powiedzieć? No entry request nie ma. Pytania są... Mój entry request? No nie ma. I think everything is fine with my entry request. No ale, a co masz do powiedzenia? Na którym piętrze mieszkasz? ID to swoją drogą, ale czy on jest tutaj rezydentem? Floor pierwszy, apartment drugi. O, faktycznie jest, robertski pitchman. 11465228. 11465228, 9730. O panie, to wygląda na to, że ty tu faktycznie mieszkasz. Shoemaker, czyli jesteś szewcem. Robisz buty prawdopodobnie, tak? Nie ma tutaj, a jest Shoemakerem. Ej, słuchajcie, muszę go wpuścić. Nawet jeśli go nie ma na liście, to jest mieszkańcem tego miejsca, tej kamienicy. No i zasługuje, żeby tu wejść. Chociaż faktycznie nastąpił jakiś błąd, że nie ma go, kuźwa, na liście. Cześć Teresa, hello. Hello, ty tu jesteś? Selena Schwartz, czyli czarna Selena. Może ciemna. Floor pierwszy, czwarte mieszkanie. Od razu sprawdzę, czy tak jest. Floor pierwszy. Tam jest więcej mieszkań? Floor pierwszy. A, tu, czwarte mieszkanie. Eleanor Schwartz. O, to mogą być, kuźwa, bliźniaczki. One są modelkami, obie. 7856 1326. 7856 1326 9514. To się zgadza. Czy jesteś na dzisiejszej liście, Selen Schwartz? Jesteś. No i co mogę powiedzieć więcej o tobie? Normalnie możesz wejść, jesteś modelką. Tak, jesteś modelką, wszystko się zgadza. ID, wszystko się zgadza. Excellent, a i teraz muszę jej otworzyć po prostu i zamknąć. A zapomniałem w pierwszym przypadku zaznaczyć tych opcji, czyli zadawać mu pytania. Spokojnie, rozkręcamy się. To jest dopiero pierwszy odcinek, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Jak będzie 3000 polubień, od razu nagrywam kolejny odcinek. To jest jeziora, prawda? Eleanor Schwartz. Dobra, ona jest z marca 80 roku. 84532301. 84532301. 4956. Pieprzyk się zgadza, bo to po pieprzyku można poznać, że coś z nimi jest nie tak. Pani jest modelką, ale jest rezydentką tego budynku, ale nie ma jej na liście go... A nie, jest. Kuźwa, jest. Normalnie. Są obie siostry. No i dobra. Chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Wszystko się zgadza. Wygląda tak samo. Bluza... Czy tu są paski? Prawdopodobnie są paski. No i co? Jesteś modelką. Wszystko się zgadza. No, nie ma o czym gadać. Wchodzisz, zamykamy, ale pod koniec rozgrywki i tak prawdopodobnie zostaniemy zaciukani przez typa, który... No, taką informację dostałem. Po prostu wpuściłem przypadkowo jednego z gości. Good afternoon. Dobry wieczór. Siemano. Tyś, kuźwa, usta pompowała odkurzaczem, czy o co chodzi? O co tutaj chodzi? Nie ma pani na liście gości, ale Mia Stone. O, kuźwa. Ale nie ma pani w ogóle entry request. Zadam pytanie. Przepraszam, tak, zapomniałem pokazać mój entry request. O! O, czyli jednak pani ma... jest nauczycielką. Zaraz to sprawdzimy. Na którym piętrze pani mieszka? Piętro trzecie, mieszkanie pierwsze. Mia Stone, długie włosy, mały nosek, ma mały nosek. Jest freaklessowa, ma piegi, oval face i thin eyebrow. No kuźwa, wszystko się zgadza. To jest na pewno oval nosek. Poczekaj. To jest owal nosek, no zdecydowanie, wygląda jak gruszka. No i co? Mogę powiedzieć o pani. Pani checklista wygląda na to, chociaż nie ma pani na wejściu. No nie ma jej tutaj na wejściu, to jest największy problem. Ja to oczywiście zaznaczę, czyli ID, appearance, nie ma entry request. A, ma entry request, ale nie ma jej na liście. Jestem na dzisiejszej liście, ponieważ musiałam wyjechać z pilnych powodów w pracy. Dobra, ja ci wierzę. Najwyżej będzie problem, ale jest pani mieszkanką tego bloku. No kuźwa, choćbym pani nie pamiętał, to po tych ustach przecież pani mi myje szyby tutaj, w tym miejscu. O jasny gwint, motyla, noga, ślimacza, rurka, żabie, udko, skręt na twarz. Co to jest? 42. Panie, 1 plus 1 plus 1 aż do 42 równa się 42. O, i teraz już wiem, że... Czy ja mam z nim rozmawiać w ogóle? 42. Nie, to jest... Zamknij japę, bo to... Przestań gadać! Niebezpieczeństwo! Przestań! Dzwoń na numer! 3, 3, 3, 2. Źle zadzwoniłem! To nie jest ten numer! Jeszcze raz! 3, 3. Jakie emocje, jak na grzybach, kuźwa! Ty nie jesteś mieszkańcem? Halo?
Halo, proszę zabrać tego mieszkańca. Ma skrętną twarz. Normalnie miał portal z Crasha Bandicoota. Kontaktuje się pan z DDD, czyli Doppelganger Destruction Destroy, nie wiem. Grupa agentów zaraz zostanie przesłana do państwa budynku. Proszę poczekać, zanim rozpocznie się protokół czyszczenia. Fajne! I co? No czekam, aż się rozpocznie protokół czyszczenia. Chodź. O, protokół kompletny. Oj, jak pan nie wie, jak ja panu dziękuję. Może pan kontynuować swoją pracę. 42. Co to znaczyło, nie wiem, ale to było mega dziwne. Ej, ale zamknij drzwi, oczywiście, że są zamknięte. O, witam pana. Good afternoon. Good afternoon, ja się muszę wysmarkać, bo dalej jestem chory, ale nagrałem. Łapeczkę zostaw. No, to pierwsze pytanie do pana. Dlaczego pan nie ma entry request? Przepraszam, zapomniałem pokazać mój entry request. Czyli oni cwaniacy, że niby wszyscy to mają. No i dobra, fioletowy nos, zielone oczy, na którym w ogóle, jak się pan nazywa? Roman Stilnski. Stilnski. Ej, nie ma berecika. No ale beret, ja wiem, czy przecież zdjęć nie robi się w beretach. To po pierwsze, on jest w ogóle na dzisiejszej liście. Roman Stliński, tak, wygląda tak samo, oczy ma, czoło zmarszczone, ma jakąś bliznę tutaj w tym miejscu, ale czy on na tym nosie... A, myślałem, że coś ma na nosie, a to po prostu płynie kurz po ekranie. No dobra, pierwsze piętro. 48392405 48392405 9684, to jest mój sposób sprawdzania. 9684. No i wygląda na to, kuźwa, że się wszystko zgadza. Czy jeszcze coś, co pan chce zamówić? Bez sensu. Proszę wchodzić, zamknąć japę i się nie odzywać. Miałeś entry request, więc jest dobrze. No i co? Dalej, czy mamy jakiegoś kolejnego przybysza z obcej... Dzień dobry. O, Oprah Winfrey! Tu mamy. Good afternoon. Kolejna osoba się wita. Gloria Schmidt. O, jest tutaj. Floor 10, 0, 10. 9685234. Przepraszam, to nie to piętro. 9698... 69852234 8522341150. To się zgadza. Pani wygląda tak samo i wygląda na to. Chociaż jeszcze sprawdzę tutaj jej request. Jestem rezydentem tego budynku, piętro drugie. Schmicht. Schmicht? Czy ona naprawdę się nazywa Schmicht? Ja! Das ist Gloria Schmicht! Ja! Jesteś bezpieczna! Chodź! Czy to wszystko? Tak, idź, więcej mi się nie pokazuj na oczy. Kuźwa, właś i japa w kubeł. Japa w kubeł. Nie wyglądała jak rodowita Niemka. Może to tylko nazwisko. Tak. Louis Stinski. O, kuźwa, to jego żona chyba. No nie wiem, czy będę rozmawiał. Też jest z października. 8945. Of the building, I went out to visit my mother. Przyszłaś odwiedzić swoją matkę? Nie mieszka. Twoja kuźwa. Nie, tu nie ma twojej matki! Nie ma żadnej stlińskiej matki, rozumiesz? Czy tylko jest ro... A, o, to jest ona tutaj. Okej. Okay. Tylko, że jest taki... She's a housewife. Accountant. Dobra, ma perły, ma pieprzyk, ma duże usta, to by się zgadzało. Nie ma jej na dzisiaj... Jest. Louis Stliński. Kuźwa, no to by się zgadzało. 89456972. 69723651. No i to jest ona. To 365. To jest ona. No nie mam nic więcej do powiedzenia. Zaznaczam, dobrze wykonuje swoją pracę. Była na liście gości. Zamykamy drzwi i na razie jest bardzo bezpiecznie. To znaczy raz mieliśmy tylko deratyzację szczurów, można powiedzieć, i przyszedł jakiś... Dobry wieczór. Pan, dlaczego pan ma owsiki w mordzie? W sensie to są dżdżownice. Może jest pan tym sadzi pan. Rozumiem, pana tu nie ma, nie? Nie, czy opłaca mi się go sprawdzać? Angus Cipriani. Jestem na pierwszym piętrze. My apartment is 03 on the first floor. Angus Cipriani. Faktycznie jest biznesmenem, ale zobaczcie jakby jedną rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Nie ma informacji o tym, że jest biznesmenem. To faktycznie jest on, tylko to może być ten klon, nie? To może być ten klon. Czy jest coś, co się nie zgadza poza robakami? Nichuchu. Nichuchu! Nichuchu! Ja nie będę się w ogóle zastanawiał. 3312. Dzwonimy po utylizację. To był jego doppelganger. To był jego pieprzony klon, który miał dżdżownicę w mordzie, bo miał żyzną twarz, żyzną glebę. Prawdopodobnie pominimy to oczywiście. Protokół sprzątania zakończony. No i bardzo się cieszę, fajnie.
Wracaj do swojej pracy. Bardzo ci dziękuję. Zamknij drzwi, od razu zamykamy. Nie muszę ich otwierać. Czy to jest koniec? Czy jeszcze to nie jest koniec? Czy jeszcze ktoś... O, dzień dobry panu. O, jaka... Dobry afternoon. Dlaczego pan nie ma entry request? A, zapomniałem pokazać. No to teraz inna sprawa. Jak pan wygląda? Isaac Gauss. Czy on tak się nazywa? Tak się nazywa. Floor drugi. Pracuje jako reporter. Czy on jest reporterem? Isaac Gauss, floor drugi. Faktycznie jest tutaj, jest reporterem. Big eyebrows, big smile, prominent chin i wielki nos. No to jest kuźwa on. No nie, nie mam chłopakowi nic do zarzucenia, nawet nie zadaję pytań. Niech pan wchodzi, drzwi zostają zamknięte. No kuźwa, wydaje mi się, że obsłużyliśmy już wszystkich gości tego lokalu. O nie, pan... Hello, good afternoon! Tyś kuźwa po promieniowaniu przyszła, czy o co chodzi? Nie żeby coś, po prostu ty tak nie wyglądasz. Spuchłaś po wizycie u dentysty, pokąsały się pszczoły, byłaś na odwiedzaniu pobliskiego ula, ja nie wiem, wracam z pracy jako szef. Floor drugi, mieszkanie czwarte. Ona faktycznie tu mieszka. Right eye blue, ale patrząc na nią, czy na, jak ja patrzę na ten, czy ona? Left eye green, right eye blue. No ale kuźwa, jak patrzę na nią, to ona ma na odwrót. To oko ma zielone, a... Ale curly hair, no ma pokręcone. She has freckles, czyli ma pieprzyki, ma. I round face, okrągła twarz. A ta nie ma okrągłej twarzy. A mogę zapytać o... Nie no, ID jest dobre. Nie mogę tak zaznaczyć. Appearance, nie podoba mi się, jak wyglądasz. Moja głowa? Co masz do powiedzenia? Spałam źle ostatniej nocy. Nie no, jesteś kuźwa, widać, że po prostu wirus się zżera. To jest The Last of Us! Podzwonimy po Doppelganger Danzen Dextroyer! 3-3-2-1! 3-1-2! Przepraszam, niestety nie wejdziesz, mimo że twoja twarz spuchła. Ja ci nie ufam. To nie wyglądało jak zwykła choroba. I kolor oczu mi się nie zgadza. To było po dwóch stronach. Dobra. Protokół zakończony. Bardzo dziękuję. Może pan wykonywać swoją pracę. Wydaje mi się, że właśnie sprzątnęliśmy mieszkańczynię tego hotelu, tego budynku, jakby nie patrząc. No ale szkoda. No i co? Czy ktoś jeszcze odwiedzi nas? Zawizytuje nas w dzisiejszym... O, witaj. Hello. Hi or whatever. A, czyli mamy zbuntowaną nastolatkę. Dobrze. Anastazja Michaelis. Dobrze, wraca ze szkoły. Anastacha? Odwuja Stacha? To jest Anastacha? Michaelis. 1-3-2-6-9-8-5-3. 1-3-2-6-9-8-5-3. To jest ona. Nie ma o czym gadać. Wszystko się zgadza. Kompletna checklista. Wchodzisz, drzwi zostają zamknięte. No i mam nadzieję, że teraz nikt się nie prześlizgnie, bo niestety wcześniej prześliznął mi się jeden taki dziadek z... A! Co? Ze spuchniętym nosem fioletowym! O co tutaj chodzi? Co jest? Jakie mam podsumowanie poziomu? O, złapałem trzech, nikt nie zginął. Doppel, z którym pozwoliłem wejść dwóch, ranga B, to chyba nie jest dobry wynik. To jest chyba zły wynik, powinienem mieć rangę A. B jak bardzo słabo? Czy to jest dobry wynik? Dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli chcecie więcej tej gierki na kanale, która jest swoją drogą bardzo fajna. To jest taki Passport Please, tylko w 2024 roku. Naprawdę bawiłem się dobrze i jak chcecie więcej, zostawiajcie łapeczki w górę. Powiedzmy szybkie 3000 polubień, od razu pojawia się kolejny odcinek. Dziękuję i pamiętajcie, że nie oglądaliście Karolka, tylko jego klona. Na razie.